Muszę powiedzieć, że wiele się nasłuchałem, że teraz to gry się tylko dla pieniędzy robi. Nie z pasji, nie z miłości. Skąd się biorą takie bzdury? Tak samo z tym, że gry kiedyś to były lepsze. Tacy ludzie chyba zapominają, że poza grami AAA jak Assassin's Creed czy Call of Duty istnieje coś innego. Bo oto istnieje Legend of Grimrock. Gra, która została stworzona z prawdziwą miłością czterech osób. Oczywiście nie mówię tu o zabawach seksualnych, ale wracając do gry. Otóż należy ona do gatunku CRPG-ów, ale nie takich z nastawieniem na fabułę czy postacie, a z przemierzaniem lochów, walką i rozwiązywaniem zagadek. Przed rozgrywką przedstawię fabułę, bo jest ona tutaj niezbyt istotna, bo oto jesteśmy więźniem, bądź więźniami w liczbie maksymalnie czterech i zostaliśmy zesłani do tajemniczego lochu w górze Grimrock. Zostaniemy ułaskawieni, jak tylko zbadamy ten loch. Poza tym warstwa fabularna rozwija się przez notatki innych tutaj zesłanych i tajemniczą istotę, która przemawia do nas przede wszystkim w snach. Przejdźmy teraz do mięska, czyli samej rozgrywki. Na początku przyjdzie nam stworzyć postać lub postacie, ale w tej grze dostaniemy dosyć niecodzienne możliwości, bo pomyślcie o rasach fantazy. O czym myślicie? Człowiek, krasnolud, elf. Phi, tu poza człowiekiem mamy minotaura, insektoida i Marka Cukę, znaczy jaszczurkę. Każda z ras różni się trochę swoimi statystykami i możliwymi do wybrania perkami. Poza tym możemy wybrać jedną z trzech klas, a mianowicie wojownika, łotrzyka i maga. Kiedy już stworzymy swego śmiałka lub śmiałków, zaczniemy przemierzać ten ogromny loch i coś niecodziennego dla osób nie zaznajomionych z dungeon crawlerami. W tym trochę mnie. Tak, musicie wiedzieć, że Legend of Grimrock to pierwsza gra tego typu, w jaką zagrałem. Początkowo myślałem, że jakie to nudne będzie, bo to, bo tamto. Jak się zdziwiłem. A ja wróćmy jednak do tej niecodzienności, bo oto w tej grze nie poruszamy się w typowy dla pierwszoosobowych gier sposób. Przynajmniej jeżeli chodzi o te czasy. Kiedyś to była norma. A więc oto nasze postacie poruszają się w systemie skokowym. I to jest, chodzą po sporych rozmiarów kwadratach. Niektórym może się to wydać dziwne i może nawet nudne, ale zdecydowanie tak nie jest. Warto wspomnieć, że mimo takiego stylu poruszania, to potyczki odbywają się w czasie rzeczywistym. A co do samej walki? To naprawdę mi się ona spodobała. Wymaga ona od nas trochę taktyki i zręczności. Zwłaszcza, że wielu przeciwników walczy w inny sposób, porusza się trochę inaczej i ma inne słabości, jak i odporności. No nie powiedziałbym, że do pokonania jakiejkolwiek istoty trzeba być ponadprzeciętnie inteligentnym, ale jednak gra wymaga od nas znacznie więcej niż duża część dzisiejszych gier dla szerszego grona odbiorców. Ale to zrozumiałe, większość ludzi jest debilami. Zwłaszcza, że ta gra wymaga od nas, abyśmy dokładnie zapamiętali, jak wygląda dany czar. Bo nie mamy tutaj jednej ikonki dla jakiegoś czaru. My tutaj musimy wcisnąć odpowiednią kombinację przycisków, aby wykonać jakikolwiek czar. Dodać trzeba, że czary te zdobywamy z poukrywanych w lochach zwojów, a i nasz mag musi mieć odpowiednie statystyki. Jednak na plus dodam to, że zaklęcie możemy odkryć samemu, klikając losowe runy. Mi udało się tak odkryć w sumie jeden czar. Zawsze coś. No i jest to jakieś ułatwienie dla osób, które speedrunują tą grę. Grają drugi raz, czwarty, piąty, dziesiąty, czy takie tam. Wypadałoby tutaj powiedzieć o systemie rozwoju postaci, który jest prosty. Bo wygląda on tak, że co poziom dostajemy 4 punkty umiejętności i rozdajemy je naszym postaciom. Naprawdę spodobało mi się jednak, że tutaj nasze postacie nie mogą służyć do wszystkiego,
a więc nie możemy postaci stworzyć idealnej we wszystkim. Nasza postać może być świetna w jednej rzeczy, taka sobie wreszcie, lub gówniana. No, może trochę przesadam. Poza walką ta gra robi coś jeszcze naprawdę dobrze, a mianowicie zagadki, które nie są jak w takim Skyrimie. One nie traktują nas jak idiotów, ale ludzi, takich zwykłych ludzi. Nie nazwałbym tych zagadek jakimiś super trudnymi, jednak nie są też jakieś banalnie proste. No, choć było parę lekko trudniejszych, ale aby je wykonać, wystarczy pomyśleć. Szkoda, że gry takich studiów jak Bethesda nam tego nie umożliwiają, bo nie wiem jak wy, ale ja lubię myśleć. Jednak to wszystko nie byłoby tak dobre, gdyby nie wspaniały, mroczny klimat tej gry. Ciemne i głównie ciasne korytarze, pozbawione muzyki, a wypełnione odgłosami kroków, skrzydeł czy oślizgłych ślimaków. Tworzą wspaniałą i lekko straszną atmosferę. Jest tutaj jeszcze coś przerażającego, coś co pobudza podstawowe ludzkie instynkty. Głód. Bo tak oto w tej grze musimy coś jeść i co ciekawe, w zależności od rasy i klasy nasze postacie jedzą mniej lub więcej. Fajnie. Poza pokarmem potrzebne nam będzie jednak światło, ale to możemy sobie wyczarować od pewnego momentu. Z pożywieniem jest gorzej, bo aby coś zjeść, coś musi umrzeć. Gra nie jest dla wegetarian. Warto też wspomnieć, że w grze mamy dwa tryby, czyli dla leniwych i nieleniwych. Mówię tu o mapie, którą możemy włączyć lub wyłączyć i... tak, ja byłem leniwy, więc wiecie. Gra ta to jednak nie same plusy, ale minusów to tutaj w sumie niewiele. Czasem miałem jakiś błąd. Fabuła jest taka sobie, nie ma dialogów w sumie, no tak naprawdę to wszystko takie czepialstwo. Po co się czepiać? Tak naprawdę jest jeden minus. Ale nie dla wszystkich. Przynajmniej, no, nie dla mnie. Czyli długość gry. Ukończyłem ją w 15 godzin, choć mógłbym pewnie wycisnąć jeszcze z 5, gdybym dokładniej wszystko eksplorował, ale... nie wiem, ktoś powie, że to mało, ktoś, że dużo. Dla mnie w sam raz. Podsumowując, Legend of Grimdig to wspaniały dungeon crawler, oddający hołd klasykom tego gatunku. Gra jest idealna dla weteranów, jak i nowych w tym gatunku.